Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest The Crew, nowy gameplay, jaki zaprezentowali nam twórcy na targach growych. The Crew! Wiecie co? Naprawdę zaimponował mi ten gameplay, dlatego że pokazuje kilka ciekawych nowych aspektów. Ostatnio pojawił się też ciekawy wywiad z twórcami, ale o tym za chwilę. Zobaczcie, jak ta gra wygląda. Czy ona w ogóle na naszych kompach ruszy? Ja się zastanawiam, ale mam nadzieję, że tak. Gra pojawi się na PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One oraz PC-ty. Już możecie ją nabyć w preorderze, który kosztuje sporo. Nie będę was tutaj zniechęcał, sporo kosztuje. Pierwsze co, modyfikacje samochodu, jest ich naprawdę sporo. Z tego co wynika z wywiadu, który przetłumaczyłem na moim blogu, będziemy mogli tunigować wszystko. Spoilery, zderzaki, progi, lusterka, wszystko to, czego brakowało nam w NFS-ach, teraz będzie w The Crew. Nie będą to tylko pakiety tuningowe, jak widzieliście przed chwilą. Został założony po prostu pakiet do tuningu na bezdroża. A teraz jeszcze wybierał sobie gracz taki jakby dodatkowy skill samochodu, który poprawia jego hamowanie. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem. I tutaj dołączamy sobie do gracza, jednego ze znajomych. On sobie gdzieś tutaj jeździ. Uczestniczymy teraz w rodzaju wyzwania polegającym na utrzymaniu się na tym pasie, takim niebieskim. Jak widzicie, krajobraz gry wygląda fajnie. I szczególną uwagę zwraca tutaj sposób prowadzenia samochodu. Zauważcie, że jest taki arcade'owy, przynajmniej tak to wynika z tego filmiku. I wygląda całkiem fajnie i zabawnie. Mam nadzieję, że równie fajnie będzie nim się jeździło w grze. Będzie się po prostu tymi samochodami jeździło w grze. Przypominam, że The Crew tworzą osoby częściowo odpowiedzialne za Test Drive Animate, gdzie mieliśmy częściowo przecież symulacyjny tryb jazdy, o czym możecie się przekonać również na moich filmikach, bo teraz kręcę z Test Drive Animate 2. I zobaczcie, dołączamy sobie tutaj do wyścigu. Wyścig szosowy i zobaczcie, jak to wygląda. Zderzenia ok. Podejrzewam, że jest to akurat tryb single, chociaż nie jestem pewny. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. W ogóle ta gra wprowadza coś nowego do gier wyścigowych. Czego wcześniej nie było. Czym Burnout był wcześniej dla gier wyścigowych, czym nie wiem, NFS Underground był dla gier wyścigowych kiedyś. Tak, ta gra będzie przełomem. Zobaczcie, jak te samochody są drastycznie przerobione. Jedni mogą tego nie lubić, inni może będą to uwielbiać. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Wiadomo, że jedni gracze wolą nieprzerobione samochody, czyste, bez żadnych naklejek, a inni wolą się pobawić totalnym tuningiem, także zobaczymy, jak ta gra się przyjmie, jestem ciekawy. Ale naprawdę wygląda to wszystko bardzo, bardzo ciekawie i fajnie. Tak samo tryb społecznościowy w tej grze, znaczy opcje społecznościowe w tej grze wyglądają super, bo możemy się łączyć w grupy z naszymi znajomymi i fajnie to w sumie wszystko wygląda. Ja dla was przeszykowałem na moim blogu przetłumaczony wywiad z twórcami gry, gdzie dowiecie się naprawdę ciekawych rzeczy, szczegółów odnośnie tego, co w niej będzie się zawierać. Także zapraszam serdecznie do lektury. Znajdziecie także post, w którym są liczne gameplaye, także widok na przykład z maski. Możecie zobaczyć, jak wyglądał na E3, jak wyglądały na E3 prezentacje widoku z maski. Znaczy, ta prezentacja nie skupiała się na widoku z maski, ale to zwróciło moją szczególną uwagę, nie z widoku z maski, tylko z kokpitu, ale to zwróciło moją szczególną uwagę, bo w żadnym innym zwiastunie ani gameplayu wcześniej nie było to pokazane.
pokazywane, więc myślałem, że tego po prostu nie będzie, ale to jest i wygląda super. Także ja jestem bardzo, bardzo podekscytowany tą grą. Mam nadzieję, że wyjdzie coś z tego fajnego i że będziemy razem grać, przemierzać ulice The Crew, całych Stanów Zjednoczonych, odzorowanych właśnie w tej grze. Także ja czekam z niecierpliwością i myślę, że wy razem ze mną. Trzymajcie się i czekajcie po więcej wiadomości o The Crew. Na razie, hej!